Czy łapanie szczytu naprawdę musi być takie trudne? Wiele osób mówi o tym, że to jest w ogóle bez sensu, żeby to robić. Natomiast warto to sprawdzić lub się nauczyć na historii czy na testerze strategii szukania szczytu. Generalnie szczyty mają to do siebie, szczyty i dołki oczywiście, szukanie tych miejsc, że zwłaszcza na rynkach trendowych naprawdę można się wymęczyć, zanim się ten szczyt faktycznie zrobi i się uda złapać. Podstawową zasadą, która gdzieś tutaj musi przyświecać, jest to, że nie szukamy sprzedaży już po wydarzającym się ruchu, czyli jak szukamy tutaj szczytu, to nie sprzedajemy 100 pipsów od poprzedniego szczytu, tylko faktycznie szukamy tego szczytu, zwłaszcza kiedy gramy przeciwko trendowi. Natomiast druga taka podstawowa rzecz to jest taka, że w momencie, w którym nawet sprzedamy gdzieś, czy w okolicach szczytu poprzedniego, czy w okolicach oporów istotnych, to nie wolno dopuścić do tego, żeby sytuacja nam się odwróciła na niekorzyść, czy żeby rynek nam powodował duże straty, czyli po prostu trzeba je ucinać, nawet jeśli nie stosuje się stop lossów. Ja dzisiaj chciałbym zaprezentować, jak za pomocą Investio Strategy Testera w wersji 2.0, a dokładnie 2.0.1, bo dodałem jedną drobną rzecz, czyli możliwość prowadzenia pozycji po minimach i maksimach świec automatycznie, jak za pomocą tego testera przetestować sobie właśnie, nauczyć się czy sprawdzać, jak takie momenty łapać, tak? Generalnie dolar do jena to jest coś, co widzimy na ten moment na wykresie. No to jest wykres bardzo, bardzo wybujany w górę, z 600 pipsów w ciągu półtora tygodnia. Tutaj na ten moment widzimy czwartek. Zaraz puszczę notowania i przejdziemy do porannego, do czwartku rano. Generalnie widać, ja sobie tutaj naniosłem swoje poziomy, żeby mieć też jakieś kluczowe miejsca na wykresie, w których gdzieś należałoby szukać jakichś poziomów oporu. Widać, że ta czerwona kreska, poziom 106,29,30 został dość ładnie przetestowany, cena wyszła w górę, wróciła poniżej, więc prawdopodobnie będzie retestowany po raz kolejny i tam można szukać okazji do sprzedaży, jeżeli zostanie przebita linia trendu. A następnie cena się rozpędzi, to takie miejsca docelowe to jest nawet 105,19, czyli to jest takie 100 pipsów, które gdzieś tutaj możemy było łapać, nawet nie licząc na odwrócenie trendu, a jedynie właśnie na jakąś tam konsolidację czy średnioterminowy szczyt, krótkoterminowy szczyt. Natomiast im wyżej, tym teoretycznie przynajmniej lepsza cena. OK, puścimy notowania, natomiast ja je oczywiście automatycznie tutaj zwolnię, żeby były dużo wolniejsze, powiększę sobie wykres. Inne interwały czasowe nam na ten moment nie są potrzebne. Sobie troszeczkę jeszcze przesunę wykres. Mamy tutaj godzinę pierwszą, ja na pewno o tej godzinie bym nie inwestował, więc przesuniemy się do godziny 7 rano, 2016, 07, to jest 20, godzina, opa, 6:45, żeby nie przegapić niczego, tak? Cena nam sobie doskoczy do tego momentu. OK. No i mamy taką sytuację, że tutaj cena jest na razie na wsparciu. No i tutaj no, na pewno nie wolno sprzedawać. To jest miejsce, w którym ewentualnie można szukać podłączenia się pod ruch. Natomiast, tak jak mówię, no tutaj będę szukał sprzedaży, żeby złapać jakiś dość silny, ewentualny ruch spadkowy, bo przeważnie z takich szczytów cena dość szybko się odwraca. Przyspieszamy troszeczkę, tutaj na razie sobie cena podchodzi do kolejnego oporu, ale dla mnie to jest zbyt słaby opór, czekamy wyżej. Jeżeli tam cena dojdzie, a dochodzi, to sobie zwolnimy. Tutaj należałoby sprzedać, dość ładna świeca. I zobaczcie, no jest dość ładnie, no to trochę nie zwolniłem notowania, ale to nie ma już w tym momencie znaczenia, i tak dość ładnie złapane, można było troszeczkę lepiej. No i co teraz? Generalnie w momencie, w którym chcielibyśmy prowadzić pozycję, można właśnie ją prowadzić po szczytach kolejnych świec, tak, i stop loss. Tutaj jest włączony właśnie w tym momencie automatyczny stop loss, 2 pipsy od cienia poprzedniej świecy. No i tam się ustawił właśnie stop loss, no i czekamy. Oczywiście zamknąć z palca można wcześniej, jeżeli się coś będzie niedobrego działo. Tutaj spowolnienie jest już włączone, więc cena dużo wolniej będzie teraz się poruszała. No dość ładna reakcja, no 8 pipsów, są na wsparciu, potencjalnie można by było zamykać. Teraz sobie włączymy niższe interwały czasowe. Potrzebny mi będzie minutowy wykres. OK.
minutowy wykres, no i może 4-godzinowy, żeby widzieć, gdzie jest na wyższym interwale. Ok, teraz już takie spowolnienie mi tutaj potrzebne nie będzie. Niech sobie ta cena troszeczkę szybciej chodzi. Widać, że tutaj reakcja jest. Znowu, jeżeli cena podejdzie do tych dołków, to powinna być reakcja spadkowa. Jeżeli ona się pojawi, no to wszystko w porządku. Natomiast w momencie, w którym zacznie się odwracać, no to trzeba zwrócić uwagę. Właśnie tutaj jest taka sytuacja. Mamy drugi cień w tym samym miejscu. To w trendzie wzrostowym to jest zawsze sygnał ostrzegawczy. Natomiast czekamy na ten moment dalej. Jeżeli się rynek rozpędzi w dół, no to będzie nam się prowadziła pozycja samoczynnie, problemu nie ma. Silne ruchy spadkowe, zwróćcie uwagę, na przykład tutaj do tego momentu 30 parę pipsów byłoby do wzięcia. Tutaj już stop loss jest przesunięty pod poziom wejścia, więc na pewno na tej pozycji już nie stracę. A tutaj rynek nam pomalutku się odwraca. Zobaczcie, jak się rozpędza. Ja na razie zostawiam tą pozycję, nie będę jej zamykał, ale te świece już sugerują tutaj, że jest jakiś atak. No nie mogą tylko dojść, no teraz została zamknięta, mogą dojść tylko do poprzedniego szczytu i zlecieć, a mogą jednocześnie wybić wyżej. Po to jest to zabezpieczenie, żeby nie dać się wpuścić w maliny, że z zyskownej pozycji nagle tracimy i rynek nam odjeżdża. No zobaczymy, no widać, że tu się rynek rozpędza. No, nawet można by było kupować, ale tak jak mówię, tutaj ćwiczymy, albo ja ćwiczę osobiście też, bo akurat dolar do jena był taką, o właśnie, takie mocne wybicie. Był walutą, którą próbowałem łapać szczyty. Nie do końca mi to wyszło w tym tygodniu, więc chcę sobie przećwiczyć, sprawdzić, co zrobiłem źle. No, tutaj ładna negacja. Zobaczcie, fajny popyt, lekka korekta. No i teraz gdzieś powinien być znowu wyciągany ten rynek. Okej. No, kolejne takie miejsce, przy którym można ewentualnie sprzedawać, to są te szczyty, licząc na jakieś odbicie. Ciut poniżej się pojawia jakaś reakcja. Nawet mocniejsza. Ale nic, to jest wszystko wyciągane. Na ten moment jeszcze tak, przy łapaniu szczytów trzeba być bardzo, ale to bardzo ostrożnym. Tu się zrobiła dość ciekawa sytuacja. Mamy próbę wybijania tego szczytu. Zwolnię troszeczkę wykres i zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. Przygotuję sobie pozycję krótką. Jak się zamknie M15, kolejna jakąś podażową świecą, to spróbuję. Stop loss będzie usytuowany powyżej cienia tej świecy. O, nawet się rynek tutaj próbuje rozpędzić, ale zwróćcie uwagę, że cały czas jest powyżej minimum poprzedniej świecy. To jest też bardzo ważna rzecz, bo tak jak teraz chciałem prowadzić pozycję w dół po maksimach świec, to podobnie w górę można prowadzić pozycję po minimach świec. Jeżeli one są coraz to wyżej, to znaczy, że ten rynek naprawdę nie ma siły spadać, bo zobaczcie, jak to wygląda na jednominutowym wykresie. To jest cały czas ruch wzrostowy. Kolejne szczyty są coraz to wyżej. Zobaczcie, popytowa świeca. Nie ma w ogóle tutaj podaży na ten moment. To jest jeszcze widocznie za wcześnie. Ale teraz się pojawia ładna świeca. Więc spróbujemy, zgodnie z jakąś tam zasadą. Stop loss się automatycznie ustawił. On jest usytuowany powyżej świecy, nie powyżej tego szczytu, ale to może i dobrze. Skoro już tutaj rynek reaguje, no to prawdopodobnie wybije ten poziom, jeżeli ma iść w górę, to wybije ten poziom, nawet się nie zatrzyma, a jeżeli ma pójść w dół, no to po prostu pójdzie, będzie prowadzona pozycja. No, widać, że na razie ta podaż to jest nikła. No, może się rozpędzą, zobaczymy. A troszeczkę przyspieszę. Znowu jest cień od góry, czyli no, naprawdę tutaj zauważyli ten poziom, więc albo stąd będą spadać, albo wybiją ten poziom i będą wyżej szli. To jest okolica 61,8. Tak, widać, skumowanie. O, zamknęło mi właśnie pozycję. No, dotknęli tylko spreadem tak naprawdę. W tym automacie jest wbudowany spread, czyli jeżeli tutaj mam spread jeden punkt, jeden pips, to ten automat to automatycznie wbuduje, no ale tutaj widocznie cena wyszła powyżej tego poziomu, no ale widać, że dalej wybija, więc tutaj ten szczyt nie bardzo, musimy czekać na jakieś odwrócenie. Dość silny ruch,
Przy łapaniu szczytu też można poczekać po prostu na krótkoterminowe odwrócenie poprzedniego. O, właśnie, to jest to co mówiłem. Mocne wybicie. Ale zaraz będą kolejne opory. Mamy jeden ruch spadkowy, drugi, czyli jedną sprzedaż. Okej. No, spróbujemy. Zamknęła się 15 marubozu. Czasami takie świece sugerują. No nic, tutaj nic nie sugerują. Leci rynek w górę. Za wczesna może zabakło podażowej świecy. No ale jest cały czas tak jakby ograniczane straty, tak? Nie idzie, ucinana strata, nie idzie, ucinana. No i czekamy dalej na jakąś okazję, tak? No tutaj ładnie w końcu od tego poziomu rynek zareagował, ale zwróćcie uwagę, że jak już jesteśmy daleko od ceny, no to już 10 pipsów, no to zwiększa nam się ryzyko, więc czekamy dalej. Albo na drugie podejście, albo na jakieś głębsze zejście, korektę i kolejny impuls spadkowy. Na ten moment tutaj też, no zobaczcie, jeżeli miałaby ta cena spadać, no to ona powinna lecieć, a to jest forma korekty, więc na razie znowu czekamy. Albo będzie podejście jeszcze raz, no albo się stąd gdzieś rynek pomału dojdzie do jakiegoś poziomu wsparcia, czyli na przykład 106,40 i z tego miejsca dopiero runie. No ale tak jak mówiłem, jeżeli idziemy przeciwko trendowi, to trzeba łapać naprawdę szczyty, czyli wtedy, kiedy. O, tutaj ładne podejście. W takim przyspieszonym trybie czasami, jak się jeszcze mówi, to łatwo przegapić. No nic, ale nie wolno gonić ceny. Ona odeszła. Więc tak jak mówię, jak oni się rozpędzą, faktycznie zrobią jakiś mocny impuls spadkowy, podejdą jeszcze raz, to wtedy będzie można sprzedawać. Ale na ten moment jeszcze tego nie ma. Ja się już spodziewam jakichś negatywnych komentarzy w stylu po co łapać szczyty, jeżeli cena idzie w górę, to trzeba kupować. Tak, no generalnie bardzo łatwo się zawsze mówi z trendem, natomiast są takie momenty, zwłaszcza na rynku walutowym, w którym już kupowanie jest no, skrajnie nielogiczne z prostego punktu widzenia, ponieważ prawdopodobieństwo tego, że będą one kontynuowane, jest już małe. Ze względu na to, że rynek jest wykupiony, że znajduje się na silnych oporach z wyższych interwałów czasowych. Nie, dlatego też warto umieć łapać szczyty i nie dawać się wpuszczać w takie maliny, bo czasami są takie sytuacje oczywiście, że rynek się rozpędza i nie zatrzymuje się ani razu. Zobaczcie, że ten popyt jest dużo silniejszy. Mamy spadki, tutaj były dość ładne, ale od razu odwrócenie. Zobaczcie, że te spadki są takie mieszane, a jak mamy wzrosty, to są dalej impulsy wzrostowe. Jedna świeca podażowa i zaraz impuls. Więc na razie tutaj te wzrosty są dużo, dużo silniejsze. To jest w ogóle która godzina? 13, więc tutaj taka siesta między sesjami. No ale czekamy dalej. Niemniej jednak dokończę myśl. Tutaj potencjalnie jest to miejsce. No. Ale kończąc myśl, łapanie czasami szczytów czy dołków, jeżeli ono jest rozważne i naprawdę z ograniczonym ryzykiem, przynosi bardzo fajne rezultaty w postaci szybkich zysków, nie wiem, godzina czasu, 100 pipsów albo tego typu rzeczy. I to jest coś, aby warto się tego nauczyć po prostu. I po to jest właśnie takie testowanie na historii, żeby móc odtworzyć sobie historię dużo szybciej i zobaczyć, jak to się kształtuje. Zobaczcie, że jeżeli ten rynek miałby spadać, to on by spadał, a on tutaj nie bardzo ma siłę, tak? Co chwilę dostają od góry, ale zaraz jest zatrzymywana ta cena. Co jest cień od góry? Buduje się kolejna świeca popytowa. Zobaczcie, jak podchodzą do szczytu takimi małymi świeczkami. To też nie sugeruje wcale odwrócenia. Jedna podażowa świeca, zatrzymanie. Podażowa, teraz się troszeczkę rozpędzają. No ale znowu, zatrzymanie na poprzednim szczycie, dołku. No i czy przebiją ten poziom tutaj? Tego? No, teraz się zebrali, mocniej schodzą, ok. Więc może jak z tej konsolidacji wybiją dołem, powrócą, to wtedy będzie okazja do sprzedaży, podobnie coś jak tutaj, pod warunkiem, że oczywiście zejdą niżej, ale na razie, jeżeli ktoś by skalpował, nie szukał odwrócenia, czy tam głębszej korekty, tylko skalpował, no tutaj było fajnie, można było złapać 10 pipsów na każdym takim odbiciu, no ale nie na to. Teraz się szykujemy, też zresztą poczekamy na jakieś rozwinięcie sytuacji albo w górę, albo w dół. Ta konsolidacja nie jest za dobrym miejscem. Ewentualnie można by było, no, tutaj można by było
Okej, dochodzą do czerwonej strefy. Ta czerwona strefa już jest istotna. Która jest godzina? 17. 17:30. Spróbujemy tutaj sprzedać. Aj. Właśnie, przy automatycznym ustawianiu stop lossów trzeba zawsze pamiętać, w którym momencie się sprzedaje, dlatego że może być taka sytuacja, jak tutaj, że sprzedałem niby w dobrym miejscu, ale cień poprzedniej świecy był niżej od mojej pozycji wejścia, więc automatycznie została zamknięta, więc trzeba to zrobić po prostu rozważnie. Teraz na przykład można to zrobić. Jest stop loss usytuowany powyżej świecy. Zamknięta, ok. I mamy godzinę 19:30. Dojście jeszcze raz do poziomów oporu. Ładna, teraz takie godziny późno wieczorne to są też dobre miejsca do łapania, tym już typowo korekty. Najlepiej po godzinie 21, kiedy już rynek amerykański zamyka się pomału. Teraz mogą pociągnąć właśnie do końca sesji amerykańskiej. Postawimy sobie taką. Tu jest 21, więc jak cena dojdzie do 21, to zobaczymy, jak tam będzie wykres wyglądał. O, tutaj się ładnie już to rozciągnęło. Będzie jeszcze próba. No, jeszcze próbują. No, jest godzina 21, więc schyłek sesji amerykańskiej. Usunę już tą, wiemy o tym. Ok, no i teraz jak świeca nam się gdzieś ukształtuje, zamknie, będzie kolejna, zacznie schodzić w dół, tak jak teraz. No, jeszcze próbują podciągnąć. Ale muszę pamiętać o tym, że mam. Wyłączę na razie ten automatyczny. O, i teraz sprzedamy. Teraz włączę. Usytuuję sobie na razie ręcznie stop loss powyżej cienia świecy. Dopiero jak się zamknie, to włączę ten automatyczny stop loss po cieniach. Ok, teraz włączę ten automatyczny stop loss. No, godzina 21:40, 22 to już jest dobry czas do tego, żeby nastąpiła jakaś korekta. No ale tutaj zobaczcie, że oni co zejdą, to jest podbijanie w górę. Trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. No ale zasada jest dość prosta. Każda świeca 15-minutowa powinna mieć niższe swoje maksimum. Na ten moment jest bronione. Jeżeli zostanie odbite, no to trudno. Kończymy dzień i przenosimy się na kolejną sesję, czyli godzinę. O, widzicie. Tu coś się wydarzyło. Jest godzina 23. No i teraz wypadałoby sprzedać. Co w sumie chyba uczynię. Teraz się zmniejszyło ryzyko, bo świeca jest ok. Dość ciasno, może to wybić. Czasami takie szpule się też wydarzają. Tam nie wiem, co się wydarzyło na rynku o tej godzinie. Natomiast cały czas jesteśmy, zobaczcie, w tak szerokiej strefie. Cena przetestowała tą strefę. Tu mamy jeszcze jakąś linię. Tutaj nawet wyszliśmy na plusie. Dzięki. Jesteśmy teraz na zero, zabezpieczeni. Zobaczcie, cały czas rynek idzie w górę, cały czas próbuję sprzedawać, ale nigdy nie mam dużych strat. Tutaj strata jest 4 pipsy, 5, tutaj też, tutaj była 6, tutaj jest zysk, tam 3 pipsy, tutaj też. Na ten moment można sobie podarować i przenosimy się na sesję europejską, czyli godzinę 6 rano. Oczywiście, jak ktoś by chciał, to mógłby siedzieć na rynku. Natomiast no ja staram się. Ja nie, bardzo nie lubię siedzieć w nocy. Nie wychodzi mi inwestowanie w nocy. Więc ja po prostu sobie przesuwam na sesję już europejską, przynajmniej początek tej sesji. Czasami koło godziny 7 zdarzają się fajne ruchy. Tutaj widać, że zrobię taki podwójny szczyt. To jest też jakiś dobry prognostyk. Zobaczymy, jak się dalej będzie cena zachowywać, jak już tam dojdą. Ok, spowolnimy sobie o 100. No i niech tutaj się kształtują notowania. Zobaczmy, mamy taki mały podwójny szczyt. Jesteśmy cały czas w strefie podaży. Mamy godzinę 6:45, czyli jeszcze jest dość wcześnie.
No, poprzedni dzień bardzo męczący, łączna strata tam będzie z 20 pipsów może. Chociaż nie, bo tutaj też były zyski. Więc będzie z 10 pipsów straty, może 15. Musiałem to później zobaczyć. No ale rynek zrobił w górę ruch 116, więc można by było, jakby tutaj ktoś się uparł, dobra, sprzedaje, są już wysoko, to miałby na stracie 116 pipsów. Ciężki orzech do zgryzienia, nie wolno tego nigdy robić. No ale próbujemy dalej, tak? I tutaj nigdy nie było dokładania do pozycji, bo zawsze to była pozycja nowa, otwierana po jakimś lokalnym szczycie. No i teraz to samo bym chciał zobaczyć, czyli jakieś podejście pod szczyt, żebym mógł to sprzedać wysoko. Mamy godzinę 6:45, no dobra, przyspieszymy. Niech tutaj się coś ukształtuje. 7 rano, na razie jest to. Okej, tutaj coś się rozpędza, rynek nawet bardzo mocno. Czy spróbują to jeszcze kupić? Potencjalnie ten poziom był dość ważnym wsparciem. Zobaczcie, że tutaj raz cena dotarła, drugi raz dotarła. Więc jeżeli tam cena podejdzie jeszcze raz w górę, no to będzie można zastanowić się nad ewentualną sprzedażą. Jeżeli się będzie kształtowała jakaś sensowna świeca spadkowa. Zobaczcie, że H4 jak wygląda. Jest powyżej tego szczytu. Okej. Jesteśmy w ciekawym miejscu. M1 już fajnie wygląda. Zobaczymy, jak się będzie zamykała ta świeca M15, bo zawsze od tego jest uzależniony nasz stop loss. Godzina 7:30. Dalej popytowa świeca. 7:45. No, o 8 może ten rynek ruszyć. No, na razie jeszcze w górę. Cały czas tutaj. Okej, coś te cienie się pojawiają. 107, 19, 12. Mają straszny problem z pokonaniem tych poziomów. Zobaczcie, tutaj już tak próbują, ale idą. Na razie jeszcze idą. Poczekamy na podażową świecę M15 albo jakąś taką z cieniem. Coś, co będzie nam pozwalało otworzyć z konkretnym, określonym stop lossem pozycję. Tutaj się zaczyna coś fajnego robić. Dwa razy już zareagowali na poziom. Trzeci raz. Ale jeszcze. Ok, teraz przebili minimum poprzedniej świecy M15, ale jeszcze próbują. Dobra. Ok, sprzedaję. Stop loss powyżej maksimum świecy. No, zaczyna to już lepiej wyglądać. Zobaczcie na M1, jak wyglądają. Taka podbitka z powrotem do szczytu i zaraz zjazd. Bardzo lubię, jak to jest taka minutowa świeca zjazdowa, to jest dobry prognostyk. Zobaczymy, czy to się rozwinie też dobrze, no bo na razie tu mamy wsparcie, ale ta reakcja na wsparcie jest taka średniała, no może teraz będzie mocniejsza, ale na jaminykach w ogóle tego nie widać. Cały czas prowadzimy pozycję zgodnie z tą metodologią prowadzenia po kolejnych szczytach i dołkach coraz to niższych. W tym konkretnym przypadku każde maksimum M15 jest stop lossem z marginesem 2 pipsów. Zobaczymy, na razie jesteśmy już przesunięci na plus. Zobaczymy, czy nam to wybiją, czy nie. Z 8 pipsów na plusie, no jesteśmy na wsparciu, więc bardzo prawdopodobne. No ale gdzieś tu szukamy szczytu. Z tego interwału H4 widać, że to może mieć miejsce. No widać, że cena na razie ładnie zareagowała. Coś mocniej to wygląda, dość ciekawie. No, ładne rozwinięcie, tylko bardzo długa świeca podażowa M15, widzicie, tak? I dalej stop loss nie został przesunięty, więc musi się gdzieś ta zamknąć. Jak się ta zamknie, to dopiero stop loss zostanie przesunięty. Oczywiście można zamykać z palca, bo to już by było ile? 40 pipsów na plusie. Natomiast jeżeli ma się rozwinąć faktycznie jakaś większa korekta z tego interwału, no to na pewno będzie 100-150 pipsów. Prosta sprawa, tak? No, jak to ma 6, no teraz nie zmierzę tego, musiałbym oddalić. Zobaczcie, przesunięty stop loss, kolejny maksimum świecy powinno być oporem, ale jednocześnie przy takim wykresie teraz, jeżeli rynek by nawet wybił mi stop lossa i znowu ukształtował jakąś ciekawy układ na M15, to możemy było znowu sprzedawać, znowu z taką samą zasadą, być może to będzie drugi impuls spadkowy. Zobaczymy, na razie walczą na wsparciu.
Ukryję podgląd, będzie troszeczkę szybciej. Znowu cena. O. Zobaczcie, nic nie ruszałem ze stoplossem. Da się, da się. Jesteśmy na bardzo fajnym wsparciu i przy takim ruchu ja myślę, że już można tą pozycję spokojnie skasować. No bo oni prawdopodobnie odbiją przy takim. No oni zrealizowali cały ruch co 130 pipsów, no co nie, no to. No nie, nie ma. Tutaj jeszcze na minutówce można poczekać, aż się ukształtuje coś, jakieś podwójne dno. Teraz właśnie i zamykamy. Mamy podwójne dno. Oczywiście można by było prowadzić tą pozycję dalej, no ale to jest coś, na co szczerze powiedziawszy ja się tutaj namierzałem, czyli taka korekta 150 pipsowa. Zdarzyło się, że ona w godzinę się rozwinęła, dokładnie w raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli w półtorej, w prawie dwie godziny. No i tyle. No i teraz czekamy. Jeżeli będzie jakieś podbicie ceny w górę, na przykład 106,30, 106,50, to znowu będzie można próbować sprzedawać. Ale tak jak wam powiedziałem, jeżeli. Mamy trend spadkowy, no to sprzedajemy tylko na jakiś. Czyli jeżeli mamy trend wzrostowy, no to sprzedajemy tylko na jakichś szczytach. Nie szukamy kontynuacji ruchu w takim miejscu jak tu, bo to jest wsparcie, tak? Mam nadzieję, że to widać. To jest bardzo silne wsparcie. Więc sprzedawanie tutaj jest bez sensu. Można by było nawet kupić. Nie kupiło mi i akurat na szczęście, tak? Ale. Ok. Jak się ta 15-minutowa świeca zamknie, to będzie można ewentualnie było kupić. Ale ja co do zasady na ten moment jestem nastawiony na sprzedaż na dolar do jenie. Tylko że trzeba to robić w sensownych miejscach. Tutaj włączanie się już do trendu no nie ma najmniejszego sensu. Zwłaszcza, która to będzie godzina 11, no to jakaś 12, pewnie odreagowanie, później coś na Stanach Zjednoczonych. Ale zwróćcie uwagę, że nawet tutaj jakbym prowadził tą pozycję dalej, to stop loss byłby usytuowany na ten moment tutaj, czyli na 105,89, czyli jeszcze lepiej. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak przez ten przykład pokazać, że warto trzymać się swoich zasad prostych, tak, w tym momencie, czyli prowadzenie pozycji po kolejnych świecach M15. Kolejna się zamknęła, czyli tutaj na 105,78 byłby usytuowany teraz stop loss, czyli o 20 pipsów dalej od ceny zamknięcia, bo cały czas zobaczcie, że maksima świec M15 są coraz to niżej. No, mój błąd przy testowaniu, nie ma najmniejszego problemu, po to są te testowania, ale też zobaczcie, widać dokładnie co się dzieje, jak rynek się kształtuje i wszystko pięknie jak na dłoni widać i po to właśnie tutaj jest ten tester. Natomiast zobaczcie, że pozycja zostałaby ostatecznie zamknięta powyżej maksimum tej świecy, która została przed chwilą zamknięta, czyli jest na 105,71 około, czyli 25 pipsów dalej od tego, gdzie ja zamknąłem z palca. No teraz mamy podbijanie, no poczekamy, może się uda, jaka tutaj jest godzina 12, no myślę, że jeszcze gdzieś na Stanach Zjednoczonych może być jeszcze jakieś zejście w dół, które by się udało złapać, ale to musi cena podbić, żeby była szansa sprzedać po dobrej cenie. No i teraz dochodzimy do ciekawego miejsca. Zobaczcie, bardzo mocne podbicie. Mam ochotę sprzedać już teraz, ale no wiem, że mój stop loss zostałby wybity od razu, więc czekam na zakończenie tej M15. Jeżeli nie da szansy wejść jakąś sensownie, zobaczcie, tutaj na M1 już mamy jakiś taki układ, to trudno. O, ale dzięki temu też filtruję swoje wejścia i nie wchodzę w cudzysłowie bez sensu, tak? Tutaj mamy już jakiś cień od góry, na razie malutki. Tak jak mówię, tutaj jeszcze można, ja dam sobie pauzę, żeby mi nie uciekło nic. Zmierzyć sobie cały ten ruch spadkowy i tu mamy 38,2, tu mamy 50, te 50 sobie zaznaczę. A te 50 sobie tutaj zaznaczymy, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie jest. Ok. I jeszcze ten cały, ten ostatni spadek, to też warto mierzyć. On jest tutaj już, czyli ten poziom już został naruszony.
Ale on jest pokrywa się tak naprawdę z tą kreską. Czyli te dwa poziomy tutaj też są jeszcze dość moim zdaniem istotne. No i ta sama zasada, tak? Zobaczymy, czy uda się wejść na M15, czyli się pojawi jakiś taki cień, który będzie sugerował, że czy jakaś podażowa świeca. O, teraz widzicie, dość ładnie rynek tutaj gdzieś reaguje w tych rejonach. Po raz trzeci już. Jak się ta świeca M15 zamknie z jakimś sensownym cieniem od góry, no to będzie można spróbować, licząc na to, że cena dojdzie z powrotem w okolice tych den. Na razie jest popyt. Jestem przygotowany do sprzedaży. Jest cień, no spróbujemy. Stop loss jest usytuowany od razu. Jest godzina 13:15. Dość wcześnie jeszcze, bo stany jeszcze nie są w grze. No ale mając taki impuls spadkowy, myślę, że inwestorzy będą próbowali zejść niżej. Więc jest. Myślę, że taki drugi impuls byłby dość ciekawy, tak? Czyli znowu taki impuls spadkowy, no, na 170 pipsów byłoby super. Natomiast co się wydarzy, to no zobaczymy. Teraz znowu cena podbija. No, wybity stop loss, ale od razu zejście, czyli drugi raz. Jeszcze mocniejsze. No, tak się tutaj coś rynek waha. Powiększę sobie tą świeczkę. Ma problem, ewidentnie ma problem z wybiciem tego poziomu. Jeszcze raz. No, jak wybije, to trudno, no ale gdzieś tutaj próbujemy się wybić jeszcze raz w trend. Znaczy, mam nadzieję, że w trend. Nie wiem, czy to jest nowy trend, czy nie. Wiem do tej pory, że mamy H4 bardzo, bardzo podażową. No i teraz podbijanie pod 50% tej H4, no to jest zawsze dobre miejsce. Halfway backy to jest zawsze to, co Temet Noskę gdzieś propaguje. I bardzo często kiedyś handlował. Nie wiem jak teraz, czy też jeszcze to wykorzystuje. Natomiast generalnie moim zdaniem te połówki są dość ciekawymi miejscami do zawierania transakcji. Teraz stop loss już usytuowany w okolicach wejścia. No, albo się rozwinie sytuacja po naszej myśli, albo nie. Natomiast no już nie stracimy, tak? No, tuż przed pozycją cena zawróciła, przynajmniej na ten moment zatrzymała się. No nie wygląda to źle. Cały czas, no w takich sytuacjach najgorsze jest tylko to, może zatrzymam notowania. Najgorsze jest to, że tutaj mieliśmy plus 30 pipsów, a teraz stop loss jest dalej na zero. No ale cóż zrobić? Można zamknąć pozycję z palca. Wcześniej zamknąłem taką pozycję, bo też była taka sytuacja, że było 86 pipsów stop loss oddalone od ceny bieżącej. No ale tutaj damy szansę. Możemy, mając nauczkę chwilę wcześniej, że należałoby trzymać, bo trzeba jakiś zasad się tutaj trzymać. Widać, że podbijają dość mocno. Tutaj powracają do poprzedniego dołka. Powinien być kolejny zjazd stąd. No nic, wybity. Czyli można by było zrealizować większy zysk. No ale też w testach właśnie chodzi o to, żeby to wszystko mieć jak na talerzu. W ciągu dnia, kiedy angażujemy swoją realną gotówkę, zawsze jest ten sam problem. Są emocje, które gdzieś tam na początku jeszcze, zwłaszcza kiedy metodologia nie jest dopracowana, nie mamy jeszcze 100% pewności co do niej, że włączają się takie myśli, a zamknę i tyle, tak? Później, o kurde, mogłem trzymać, takie gdybanie. W teście tak naprawdę po pierwsze jest on przyspieszony. Czyli to wszystko jest dużo szybciej się dzieje, nie mamy tyle czasu na myślenie, nie ma sensu też o tym myśleć. A z drugiej strony mamy możliwość zobaczenia tego, jak to faktycznie wygląda krok po kroku, bez zaangażowania już naszego myślenia, że a mogłem zrobić lepiej, gorzej, trzeba było zrobić to, tamto, bo na rynku zawsze najważniejsze jest to, aby po prostu podjąć decyzję. No, mamy ciekawą sytuację. Cena dochodzi do tego drugiego poziomu, który miałem zaznaczony, i reaguje na niego. Zobaczymy, jak się zamknie świeca M15, bo tutaj mamy cały czas podbijanie ceny, ale ona tak słabnie, tak? Spróbujemy. No, jak będzie tylko zamknie się M15, żeby mógł być ten stop loss usytuowany w dobry sposób. No nie, cena znowu wybija w górę, to nic nie robimy. O! Teraz bardzo ładnie, stop loss jest powyżej cienia, no i spróbujemy jeszcze raz. Na razie tutaj był minus 4-5 pipsów, tutaj było plus 10, więc na plus.
Zobaczymy, czy to nam da zarobić. Cały czas liczę na to, że cena może przetestować ten dołek jeszcze raz. Jeżeli się mylę, to trudno. Teraz jest już godzina taka sensowniejsza, bo to będzie 15, czyli Stany Zjednoczone mogą podłączyć się do ruchu, który zrobiła Europa. Blisko było teraz do wybicia stop lossa, jeszcze się rynek odwrócił. No i teraz wybił znowu na małym minusie. Ale znowu to jest taka sytuacja dosyć niewdzięczna. Trzeba było wskakiwać teraz w cenę jeszcze raz i to jest dobry moment. Stop loss jest troszeczkę daleko usytuowany, 12 pipsów, ale chodzi mi o to, że zobaczcie, co się wydarzyło. Mieliśmy zatrzymanie, zejście w dół, taka świeca mocna w górę i zaraz zejście na poziomie poprzednich szczytów. No to są sytuacje dość krótkoterminowo, co jest ważne. To nie jest tak, że z tego miejsca na pewno rynek spadnie 100 pipsów. Krótkoterminowo to sugeruje, że tam cena naprawdę nie ma siły, bo to była taka ostatnia podbitka i później już tylko idziemy w dół. No tutaj na ten moment znowu jesteśmy zabezpieczeni na kilka pipsów na minusie. Zobaczymy, czy się sytuacja rozwinie w dobrą stronę, czyli w naszą, czyli w dół. 17, 18 pipsów. Znowu cień od dołu. To nie jest dobra sytuacja. Znowu podbitka. Przesunięcie stop lossa na 0. W tym momencie akurat tak się ułożyło. No i zamknięcie pozycji. Godzina 16:45. Bardzo mocno się męczą. Może to jest powrót znowu w górę. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny rozrachunek z tych wszystkich transakcji, które tutaj mamy. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 pozycji było i tylko jedna była tak naprawdę wyciągnięta w dobry sposób, co może być frustrujące. No ale też po to są testy, żeby po pierwsze stwierdzić, czy to jest metodologia, która w ogóle mi odpowiada, czy ja jestem w stanie przetrwać 5 strat, 6 strat pod rząd, żeby złapać jedną dobrą. Czy może trzeba ją doszlifować, coś zmienić, coś poprawić. A teraz dużo ładniej rynek zareagował prospadkowo. Oj, późno mi ta pozycja weszła. Trudno. Tutaj się wiadomo, że rynek dużo szybciej rusza, więc łatwiej zrobić taki błąd. Mogłem zwolnić to, no ale już nieważne. Jeżeli ma się rynek rozpędzić, to zrobi, ale jest 17. To już nie jest też godzina do tego, żeby to robił. No, przesunięte stopo znowu. Jeżeli ta pozycja nie wejdzie na plus, to ja już się przenoszę na następny dzień, czyli znowu sobie przesunę do ranka. Bo to 17 to jest taki ostatni dzwonek, żeby ten rynek się gdzieś, jakiś kierunek obrał, moim zdaniem przynajmniej. Jeżeli ma iść w dół, no to powinien właśnie teraz już ten ostatni moment taki jest i powinien się rozpędzić i do końca sesji sobie pomalutku iść w jedną stronę. Na razie jesteśmy na plusie. No dość ładnie się tutaj rynek rozpędził, ale znowu reaguje na tym samym poziomie. To jest 106, okrągły poziom. Teraz jesteśmy troszeczkę poniżej. Zobaczcie, jaki systematyczny ruch. Ja rozróżniam dwie definicje. Systematyczność i dynamika ceny. Systematyczność to jest właśnie takie coś. To nie jest jedna, dwie, trzy świece 100 pipsów, tylko bardzo systematyczne zbijanie ceny w dół. Te ruchy są przeważnie silniejsze. No, to jest wybite. Przeważnie silniejsze niż dynamiczne. Dynamiczne pokazują, gdzie się pojawiają duże zlecenia, tak jak teraz na przykład, tak? Widać, że tutaj zeszły. No, ale no, już jesteśmy dość nisko. No tutaj akurat tak się złożyło, że cena wybiła nam lekko i dopiero poleciała w dół. No cóż, zdarza się. Dobra. Poczekamy, bo to też testy. Ja sobie wrzucę już kolejny dzień. Zobaczcie, jak się kształtowały kolejne świece. Już tutaj było zatrzymanie. Mamy sesję japońską. Mocne wybicie w górę. Ciekawe. Zjazd w dół. Czy taka konsolidacja się chyba tutaj robi? No i co się dzieje w piątek? Znowu przetestowane jest wcześnie rano. Idziemy dalej, idziemy dalej.
Ok. No i teraz włączamy dalej notowania. Mamy godzinę wczesną poranną. Takie uklepane tutaj te dno jest. Jeszcze zobaczcie, że cena znajduje się poniżej. Na tyle wcześnie, 6-7, że tutaj raczej bym nie miał pozycji, więc też szkoda. Być może ta metodologia miałaby większą rację bytu, jeszcze lepsze wyniki, o tak bym powiedział, na minutówkach. Że na przykład czekamy na jakiś poziom wsparcia czy oporu, szukamy szczytów cały czas, ale jedziemy na minutówkach. Wtedy, jeżeli bardzo dokładnie wchodzimy w zlecenia, jest duża szansa, że złapiemy duży ruch, tak jak ten na przykład, na dwa razy. Tutaj raz, tutaj drugi raz by musiało być wejście. Natomiast no, jest to bardzo skalperski. Myślę, że też na wysokim poziomie trzeba już mieć opanowanie swoje wyćwiczone, aby się nie męczyć też przy handlu bardzo, bardzo krótkoterminowym. To jest niezwykle skupienie, jest duże, wymagane właśnie duże skupienie. No tutaj zobaczymy, no jeżeli cena będzie miała problem, jest godzina 8 i będzie miała problem z wybiciem, będzie można spróbować. Spróbujemy. Ale ten cień tutaj, no właśnie, nie zdążyłem skończyć mówić, a już cena wybiła mi stop lossa. Nie jesteśmy już w tym miejscu, w którym chciałbym szukać sprzedaży, dlatego że już zrobiliśmy, tak w sumie teraz patrzę na ten wykres, zrobiliśmy już od szczytów 160 pipsów. Tutaj tak naprawdę w szerszym kontekście był tylko jeden szczyt, to nie było podwójne. Podwójny szczyt był w wykresie M15, M30 może, ale H4 tutaj widać tylko jedną świecę podażową, więc tak naprawdę stąd wydaje się, że sensownym byłoby, żeby cena zjechała nisko. Teraz taki długi cień się zrobił. Ale z drugiej strony już nie jest to idealny poziom tego, żeby łapać szczyty, czyli to, co chciałem dzisiaj pokazać na tym nagraniu. Tutaj po pierwsze było złapanie jednego ruchu bardzo i na to się czeka tak naprawdę, tak? To jest ten ruch, który chcielibyśmy zrealizować za każdym razem, szukając odwrócenie średnioterminowego impulsu. No i później próba jeszcze złapania tego ruchu spadkowego, niestety na raty. Może wejścia nie były idealne, może trzeba było zrobić coś lepiej, albo prowadzenie pozycji nie jest idealne. To jest jakaś propozycja, którą każdy powinien przetestować dla siebie. Ok, ja zamykam notowania, zobaczymy jak są. No, wykres jest na plusie, więc to jest dobrze. Każdy jeden dolar, bo to jest 10-tysięczne konto dolarowe, to jest jeden pips. Więc jesteśmy na ten moment na plusie 105 pipsów. Więc jak za dwa dni tradingowe, dość dobry wynik. Skuteczność oczywiście będzie kosmicznie mała, ponieważ tutaj. No, tutaj był jakiś zysk, tutaj była strata. Zobaczcie, ale straty 6 pipsów, 5 pipsów. Zysk 3, 3. No i 116 pipsów zysku. No i dobrze. 4 pipsy straty. Tutaj jest 10 pipsów zysku. 4 pipsy straty. 0. Na plusie coś. No i na minusie teraz ta ostatnia transakcja. Moim zdaniem takie inwestowanie jest jakimś tam kluczem do sukcesu. Natomiast pytanie, czy ty jako trader jesteś w stanie przetrwać na przykład te 6, 7, 8 pozycji pod rząd, które są no niezyskowne, o tak bym powiedział, tak? Czyli zamykane na stop lossach bardzo, bardzo szybko, zanim się zrealizuje duży zysk. To wymaga cierpliwości, wymaga zaufania do strategii i takie testowanie, takiego podejścia na przykład powinieneś zrobić na miesiącu, dwóch, trzech, zrobić 100, 200, 300 transakcji na rachunku demo, nabrać pewności siebie i dopiero wtedy pójść na rachunek, znaczy tutaj w ogóle na historii, czy na rachunku testowym, a później dopiero wejść na rachunek demonstracyjny, żeby zobaczyć, jak to jeszcze w rzeczywistości się kształtuje i dopiero później na rachunek rzeczywisty, kiedy masz już pełną swobodę podejmowania decyzji, wiesz, czego szukasz i czy to naprawdę ma ręce i nogi. Dzięki wielkie za oglądanie. No dość długo nam zeszło na tym nagraniu, ale to i tak jak na trzy dni tradingowe, poświęcenie tam 40 minut czasu, 30 minut, mnie to zajęło 40 minut. Jest moim zdaniem bardzo dużą oszczędnością czasu, no i zachęcam do tego, żebyś też ty robił takie testy sobie, swoich pomysłów, swoich strategii, bądź kończył to, co ja zaczynam. Zawsze wam pokazuję jakąś metodologię, jakiś pomysł na podejście. No i chodzi o to, żebyś nabrał pewności siebie. No i zapraszam do komentowania, do podsyłania swoich pomysłów, do tego, aby tutaj gdzieś testować, podrzucać pomysły do tego, co można sprawdzić. Być może znajdzie ktoś tutaj z was swoją metodologię i będzie mógł ją później
doskonalić. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia na kolejnych tego typu nagraniach. Cześć!